Siemano, dzień dobry, cześć, witam. Dobra, dzisiaj nie mam jakiegoś szczególnego wstępu. Fajnie było wczoraj, bardzo się podjarałem tym, że lecimy z następną częścią fabularną, więc proszę bardzo, ładnie wyczyszczona mapka ze wszystkich misji pobocznych, zostały mi tylko jakieś misje z czapy i bary i wino. A nikt nie lubi Barego, więc... Więc słuchajcie, idziemy do misji głównej. A przepraszam, jest tu jeszcze... Jakiś fragment zapisków Phoenixa. Trzymam kciuki, że to jest warte zachodu. No, posiedzieliśmy wczoraj 7 godzin, jeśli mnie pamięć nie myli. Dobra, gincie. Zaczniemy mocnym tonem. Sztos. Nie, nie to chciałem. Skam. To jest tam na górze. A zastrzelam, że muszę wejść z tamtej strony, bo jest łatwiej. Nie powinno być aż tak źle, jeśli chodzi o mojego skilla oczywiście. A to dlatego, że... O, moment. A co to jest? Z tej tuby jeszcze nie korzystałem. A to dlatego, że grałem ledwo wczoraj, więc... Nie miałem kiedy tego skilla... A, z tamtej strony trzeba wejść. Czy ja mogę wejść? Nie. Myślałem, że może tam mogę wskoczyć do tej rury, ale ewidentnie gra mi nie pozwoli. Lećmy. Ta oaza jest taka fajna. W ogóle to jest taka pustynia... typowa. Faktycznie tamta pustynia bardziej przypominała taką... Mad Maxową pustynię, gdzie wszędzie było pełno złomu i ci ludzie tam się bili wręcz o ten złom. Kto lubi Mad Maxa, ten wie. Moja mama była wielką fanką Mad Maxa, tego pierwszego Mad Maxa. Znaczy nie pamiętam, czy... Na pewno drugi film widziała, ale tego nowego, najnowszego, który wyszedł, na pewno nie. Poczułem to. Widziałem oblicze prawdziwego Boga, widziałem Ron. I zmienia się w prawdziwego anioła. Zobaczono mnie, prawdziwy Bóg mówi, że powinniśmy być inne światło, a Aen jest ich uczniem, Francis, ja. To mój koniec, tęsknię za tobą. Szok, no, serio. Wait, there's something here. What? O, widzę, tak. To jest ten nośnik. Odczytanych niemożliwe z powodu uszkodzeń fizycznych. Jest zdrajca. Nasza misja jest niemożliwa. Mamy krew na rękach. Zagłada kolonii była przyczyną, nie skutkiem. Ostateczna wojna była pogmatwana od samego początku. Nagram więcej, gdy znajdę więcej odpowiednich informacji. Wszystko dla dobra ludzkości. Doesn't your airborne squad use this recording device? You're right. Let me check. This is no good. The data's corrupted. Yeah. And here I thought we'd found something useful. Well, I guess this is it. Let's get going. We still need to report back to Francis. Trzeba otworzyć. Przepraszam. May your memories live on forever. And may the force be with you. Już dogadaliśmy ten. nie mam takiej potrzeby absolutnie. Porozmawiaj z Francisem. Idziemy do. A, Francis jest tu. Dobrze, zrobię to. Nie ma szans, że pozwolę ci zmarnować kolejny odcinek na misje poboczne. To nie ich? Przewijamy ten shit. O, nie straciłem życia. A co za tym idzie, no muszę umieć też gadać, jak nikogo nie ma. I o ile na początku mi to wychodzi, to potem mi bardzo spada ta zdolność. Bardzo. Więc nie wiem, czy może zacząć krócej prowadzić, czy bardziej zwracać na to uwagę. No, przełamie ci to. Obrona też? Dobra, spróbujemy cię zablokować. Mam dużo teraz możliwości, więc dawaj. Przełamać? No nie! Odnowiła.
Jednego mi brakło. Dawaj jeszcze raz. Grzemaczka. I'm ready. Chodź tu. Wszystko zablokuję, dawaj. No nie. Dawaj, oj. Tak. Odwet. Tak jest. To nie było idealne, ale wyszło. No chodź, zrobimy ci jeszcze jeden odwecik. Ona zmieniła... Tak, zrobiłem jej odwet, przez co zmieniła styl ataków. Nice. Dawaj jeszcze raz w takim razie. Chcę spróbować. Chodź. No chodź. Chodź. Dobra. Trudne. To będzie trudne. Ale do zrobienia. Tylko jest dużo... bardzo się różni tempo od poprzedniego. I tempo jest zupełnie inne. Wiem, że mógłbym ją zabić w każdej chwili, ale... Chcę sobie potestować, spróbować to zablokować. Dobra, daję sobie jeszcze jedną szansę, bo to jest pyk, 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 w ten sposób. Ostatnia szansa i ją dobijam. Dawaj. Dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery. No kusi, no. Dawaj jeszcze raz. Dam radę. Chodź. Teraz wyszło już całkiem sporo. Nie byłaś dla mnie żadnym problemem, po prostu chciałem się z tobą pobawić, nie wyszło. Ups. Just as I heard, outsider. This place is deeper and darker than the last. A będę miał tam też jakiś ciekawy zamysł? Tak jak poprzednio nie mogłem uderzać mieczem, musiałem strzelać. Moja elokwencja dzisiaj leży, ale trudno. Wchodzimy. Allez revoir. Reservoir, nie wiem. Nie wiem jak to się nazywa. Jak się nazywają te miejsca? Coś po francusku to jest w każdym razie. W ogóle wcześniej... Zawsze ubierałem się tak samo, w sensie starałem się zakładać koszulę i koszulkę, tak jak lubię, najczęściej sobie tak chodzę. Ale tak w pewnym momencie streamowania pomyślałem sobie, ej, może bym założył tą bluzę z Nier Automaty, którą sobie kiedyś zamówiłem. Nigdy w niej nie chodzę praktycznie, chyba że jakaś wyjątkowa okazja się zdarzy, że potrzebuję założyć coś tematycznego. No i mam bluzę z Nier Automaty. Fajno, co? To jest symbol Jora. I know I'm in safe hands with you, Lily. Mhm.
Abyss level A, okej. Krwawe ostrzenie dostępne. Strzelać mogę? Strzelać mogę. Weźmy shotguna. Pamiętam, że ostatnio jeszcze go nie miałem. O, a ja chyba kupowałem amunicję tuż przed streamem. Ups. My bad. Chodź tu. Gramy jak w Dead Space'a. No zrobię tutaj miszmasz. Wstawię tutaj Isaaca w Dead Space'a. Dobra, działają tutaj te checkpointy. Podoba mi się, że mam na stałe wybraną wędkę na dole, bo nie używa mi tak tych rzeczy. Co? Co to znaczy skan niedostępny? Jak ja mam niby znajdować? Wow! No, ale tędy chciałem iść właśnie. Tylko tam nic nie ma chyba. Co? No chcesz mnie zabić! Ach! To ma sens. Nie mam skana, od razu się gubię. Jak dziecko we mgle. Jak dziecko we mgle po prostu. Masakra. Dobra. Bo ja głupotę zrobiłem po prostu. Jump. 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 Ja sobie mogę skoczyć, tylko odsuń się stąd. A zwolnione tempo może mnie trochę... A tak to jeździ. Dobra. Spoko, nigdzie się nie trzeba spieszyć. Tutaj nikt mnie nie atakuje tak naprawdę. Wręcz nie powinienem się spieszyć, bo tutaj wszystko jest zależne od mojej precyzji. Tam mam wylądować. Stój tu, stań tu! Dobra. Nie! Matko, gdzie ja stałem? Jeszcze? The saw blades have stopped. Chcę tylko zauważyć, że ten ziomeczek prawdopodobnie wpływał w jakiś sposób na elektryczność w tym pomieszczeniu. To oznacza, że dzieją się tutaj straszne rzeczy. Androidy spadają z nieba niczym deszcz na naszą ziemię. Ciągle napływają i napływają i napływają. Są aniołami śmierci i zabijają nas wszystkich. Nasz plan jest jedyną nadzieją. Musimy się rozwinąć. To jedyne rozwiązanie. Te maszyny nami zawładną. Musimy ewoluować i zniszczyć maszyny mocą życia. Zabić matkę sferę. Zabić androidy. Zabić wszystkie maszyny. Niech żyje front wyzwolenia ludzkości. Za ludzkość. Za życie. Za krew. Za Narnię! I za Aslana! Jakby kogoś z was to denerwowało, że to czytam, to śmiało możecie mi to mówić. A może przystanę na waszą prośbę i przestanę. A to dlatego, że ja zacząłem to robić, bo chciałbym właśnie w ten sposób trochę też poprawiać moją zdolność do mówienia. A przy okazji, jak nie ma tutaj za bardzo ludzi słuchających, to też nikomu to nie będzie przeszkadzało, prawda? Staram się też czytać właśnie dość szybko. Dzięki czemu dużo łatwiej mi się potem nawet zdania składa.
Dalej nie mogę skanować. No. Powinna być jakaś możliwość szybszego zmienienia broni. Jest? Zmieniam na shotgun. Na bliską. Na krótki dystans. Shotgun ewidentnie będzie fajniejszy. Bardziej satysfakcjonujący do strzelania. Nie wiem, ja to tylko lutu szukam. Tak, to prawda. No, dobrze, wyciągasz wnioski, Eve. Podoba mi się. To jest fajna cecha postaci. W sensie, no bo na dobrą sprawę to nie daje nic tej fabule, poza tym, że ta postać, okazuje się, wyciąga wnioski z poprzednich wypraw. Nie wiem, czy chcę tam wchodzić. A to jest duża rzecz. No bo dodaje takiej... O! Prawdziwości. No. Ciąg za wajchę. Takashi 649. Siemano. Pewnie. Or should I say yes, of course. But let me do this after the stream, please. I'm not gonna interrupt myself for now. There must be a panel at the gate somewhere. Oh, come on. Let me take my stuff. Świetnie. Ostatnio właśnie w takim pomieszczeniu mieliśmy panel sterujący. Rafi! Dawno cię nie widziałem, Rafi! Eksperyment hodowlany przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Energię mogę uzyskać z paneli słonecznych, elektryczności, baterii chemicznych oraz substancji organicznych i nieorganicznych. Można stracić 40% swojego ciała i wciąż przetrwać. Czy chcesz obserwować obiekty testowe? Zrozumiano. Kontynuuję tłumaczenie. Konieczne jest ulepszenie procesu produkcji obiektów testowych, co umożliwi całkowitą kontrolę. To zaraźliwe i losowe. Zrozumiano. Rozumiem. Bezpieczeństwo jest drugim w kolejności priorytetem. Pierwszym priorytetem są siła ataku i siła obrony. No to jak ja! Jak moje drzewko umiejętności. Kontynuuję ponowne łączenie genomu. Tam było genomu? Się pospieszyłem z czytaniem. O, tylko nie to. A może chcemy wejść do tej wentylacji? Ja chcę. Daj mi wejść do wentylacji. Ostatnio było fajnie. A, to jest jeszcze jedno takie pomieszczenie. Tylko, że to wygląda na wyłączone, nie ma to prądu. Jakieś drzwi. Okej, dobra. Czyli to te drzwi, które chciałem. Dzięki, Lily. Bo tak to bym nie wiedział. Myślałbym, że to może gdzieś... O, doskonałe to jest. Uwielbiam te poziomy z Avis Le Voix. Tak? Avis Le Voix? Nie pamiętam już, jak się to czyta zupełnie. Musiałbym zobaczyć jeszcze raz słowo. Ale to, że mogę tutaj tylko strzelać, tyle dostaję amunicji. Bardzo fajną to robi dynamikę tej gry, całej rozgrywki. Mega fajną. Dobra, czyli powinienem tu wejść w takim razie. Będzie coś ciekawego.
Ach, no tak, bo to jest kolejna fabryka. Ci goście wcale nie wstaną, nie? Jak myślisz, Eve? Ja też. O, szlak. Czy to się będzie jeszcze ruszać? Co wy gadacie? No tego nawet ja nie przewidziałem. Czy to podłoga będzie jeździć? Cała podłoga jeździ. Ale sztos. Ruchome cele. Wstawać. Wstawać. Nudzi mi się. Siemano. O ciebie też kojarzę. Ty wybuchasz. Mogę ci jeszcze... Nie? Strój! W ogóle mamy teraz tyle strojów, z których jeszcze nie korzystałem, że chyba zmienię go po minibosie jeszcze na inny. Planetarny kombinezon desantowy. A, kombinezony desantowe mnie specjalnie nie interesują, bo to takie wkurzające, ciasne lateksy, które teoretycznie są podstawową formą tego, jak Eve powinna się ubierać, ale jestem fanem anime. Ja jakby widziałem kobiety w różnych strojach, które walczyły ze złem. Nie wiem, takie tytuły jak Date Alive, gdzie te wszystkie królowe z innego wymiaru były poubierane w bardzo różne przypadkowe rzeczy. Ale Jezu, ta laska od czasu, która tam miała... Laska od czasu, która miała właśnie bardzo podobną sukienkę do mojej obecnie. No i była strasznym creepem. Mega fajna postać. O, Jesus! Oj, 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 oj. Zaraz mi się amunicja skończy. O! O wilku mowa. No. No. Na amunicję. Chcę zmienić pociski. O, właśnie. Aha, to tylko do karabinu? Nie mogę uzupełnić amunicji do shotguna? Nie. No to trudno. Będę musiał korzystać z karabinu. Szkoda. O. No tak, ale to dalej robi wrażenie. Aha, trzeba robić szybko. Okej, okay. Czyli to się po prostu, to po prostu spada. Użyjmy jednego takiego. Ale ja nie mogę... Ja nie mogę strzelać, znaczy bić. Chciałem gościa uderzyć w powietrzu, albo zdaszować w niego z mieczem, nie? Mam taką zdolność. Ale oczywiście nie pomyślałem, że to mi się raczej nie uda. Dobra, to już chyba nie spada. W walce? Z kim ja walczę? Z tobą? To weź zgin, bo chcę otworzyć skrzynię. Jeszcze ktoś? Tam coś? Żyje? Nice. Dobra. Już? Otwieraj. Tak, no. Także wracając do... What the fuck? What the fuck? Aha. Bo nie strzelają w synchronizacji. Dobra, to może lepiej po prostu uniknąć tych ataków. Wo, what the fuck, man? Łap się, dobrze. Nice! Bardzo fajne to było. Spoko. Nie mogę za bardzo wejść do nich, nie? Nie, nie bardzo. Minąć go. I plecy. O! Serio? Co się odwróciłeś? Tak gad głupi. O! Już zawsze zapominam o takich drobnostkach. Nie wiem, czy bym przeżył, gdybym wcześniej nie zażył potki, bo nie miałbym kiedy tego zrobić teraz. Dobra, siądźmy na krześle.
wstaniemy z krzesła. Szybka robota. Serio, to jeszcze dźwięki wydaje? Taki mały wypierdek? Słabo to widać. A, szkoda mi na ciebie amunicji. Wcale nie wstaniesz, co? Ale ma odrzut. Let's go. The gate is blocked too. We'll need to find a panel. Nie ma? To mnie zaskoczyli. A to? No tu jest, tylko się obija. Jakbyś przyszedł wcześniej, no może miałeś jakieś szanse swoje. Ziomuś. Zwykła amunicja. Niestety albo nie. No. Szlak mnie trafi z tymi panelami. Co? Mam full? Najwyraźniej mnie uraczyli. No. Eve, did you see that? Co? The other side of the gate is crawling with Nateebus. Tak, chodźmy tam. This looks like the only way we can get inside. Try to find a way to unlock the gate. Chodźmy tam, chcę ich zabić wszystkich. Tak się dobrze bawię, strzelając do nich. Nawet lepiej czasem niż bijąc ich mieczem. Ale może dlatego, że już się przyzwyczaiłem do tłuczenia ich mieczem. A to jest ta sama piosenka, która była w Eidos 7 chyba? Tylko bardziej elektroniczna? Nie? Back to the gate. Wait a moment. There is a colocron. Tutaj. Rafi! Rafael. Przepraszam, administratorze. Oddziały powietrzno-desantowe Matki Sfery mają nasze współrzędne. Obiekty testowe są wciąż niestabilne. Ostateczna kombinacja to... Zrozumiało. No. Nie szkodzi. Rozumiem. What the fuck? Zwycięstwo frontu wyzwolenia ludzkości jest najwyższym priorytetem. Ma to swoją cenę. Armia androidów Matki Sfery jest silna. Front wyzwolenia ludzkości musi się rozwinąć. Jeśli się nie rozwiniemy, pożrą nas. Come to papa! O, tak! Coś jeszcze? Tak. Ładujmy ten laser. Chodźcie bliżej. Chodźcie do mnie. Jeszcze raz. Wasze tarcze nic wam nie pomogą. Nice try, bitches. Nie wiedziałem, co robię, co zrobić z rękami. Jak trzymam pada, to nie chcę go puszczać, bo mógłbym zrobić tak. Ale no... A czy jak wejdę w taki mode? Nie mogę wejść w taki mode. Myślę, że się boję wydawać amunicję? Nie boję się.
Nie boję się, chcę zobaczyć, jak wybuchacie. Yep. Adam still outside. Yeah. Repairs are taking forever. Tam są jakieś cięższe naboje, czy to nie są wybuchowe? Yep, przydadzą mi się. Ogniwo niszczące też mi się bardzo przyda. Ale to było epickie. Dobrze, że kupiłem tą amunicję, bo inaczej nie dałbym rady tego zrobić tak dobrze. Mega. This won't be easy. Lily, let's go. Nie mogę się doczekać. Nie wiem czemu, ale mam dzisiaj straszliwie dobry humor. Już mi się podoba. Chcę więcej wyzwań zręcznościowych, poproszę. Dajcie mi je. Give them to me. That switch should turn off the security. Czemu nie widzę? Pewnie tam się może dostać, co? Spoko, no problem. Strzału nie! Szkoda, że mi tak dobrze nie poszło za pierwszym razem. Trochę. Podoba mi się klimat już tego ognia. To było niefajne. Tego ognia. No halo! Eve! Możesz mi nie robić takich numerów. Sorry for the wait. So, shall we head out? Too late, we're already here. What? Isn't the security system online? Adam. Can you check our proximity to the hypercell? Give me a sec. The hypercell is just past the research lab. Sklep? Nie wiem, czy potrzebuję jakiegoś odnowienia zdolności. Oczywiście, że kupuję. Tak, prawie kupiłem po jednym, ale bez przesady. Bardzo mi się podobało to. Dopiero dzisiaj to montowałem. No. Tak, woda to wygląda bezpiecznie. Ja bym popływał. Damy radę, nie? No, wierzę. Mhm. Podobał mi się ten klimat, dopiero to montowałem, jak musiałem skakać po odpowiednich, no wejdźże na górę, po odpowiednich klockach, był w odpowiedniej kolejności. No już nie przeskakuję. Plecy? Nie, plecy nie. Dla odmiany nie. O, Ghost Runner. Tak ostatnio porównywałem to do Prince of Persia, ale... Z ostatnich gier, które bardzo przypominają Stellar Blade, jeśli chodzi o bieganie po ścianach, no to ewidentnie Ghost Runner tutaj się nasuwa. Co prawda gierka była w pierwszej osobie, no ale klimat miała właśnie taki dystopijny, podobny do tych ścian, które tutaj są prezentowane. Jak ktoś nie grał, to bardzo polecam, tylko to jest mocno, mocno, mocno zręcznościowa gra. O, no co ty zrobiłaś? I serio? Naprawdę? Ja nie mogę wyjść z podziwu, że tutaj po prostu przerobili główny motyw z Eidos 7. To chyba był motyw z Eidos 7, nie? Czy spuskowi? No i teraz jestem w konsternacji. Let's go. Dobra, no wejście tam nie jest, nie trwa jakoś wyjątkowo długo.
Po prostu chciałem wejść tutaj. Zobaczyć, co tu jest. Tu przeciwnik. Tu. Ziomka starczą do mnie, no. Jeszcze powinniście mi teraz kazać to odhakować. No pewnie. Jezu, ile tego jest. Co to? Coś nowego. Fajnie, co tu się dzieje? Ale czy kolejność tutaj jest istotna? Bo rozumiem, że to była kwestia czasu reakcji. Po prostu jak poprzednio to była... Poprzednie hakowanie pomaga... Wykorzystywało mocno wzrok. W taki sposób, że trzeba było dynamicznie rozpoznawać obrazy. To tutaj istotny jest typowo czas reakcji. Bo na razie w prostej formie, ale mam wrażenie, że to oczywiście będzie się utrudniać, tak jak poprzednio. Zmieniła się forma w połowie. Myślę, że tutaj też czeka mnie coś podobnego. Dobrze, że ulepszyłem tego drona jednak do końca. To znaczy teraz mam dużo amunicji maksymalnej, mogę się bawić. Narzekałem na elementy platformowe w tej grze, ale w gruncie rzeczy to chyba na wyrost narzekałem, szczerze. Dobrze się bawię skacząc po tych platformach i cieszę się, że jest taka w ogóle opcja w tej grze, że nie jest tylko taki baton masher z chodzeniem po planszach i zabijaniem tony przeciwników. No tylko czasem sobie nie trafię właśnie tak jak przed chwilą. Ale to wynika już z moich błędów, a nie z tego, czy gra jest dobra, czy nie. Dobra, chodźmy tam. O, tak myślałem, że sobie trafię. Chill. Czy mogłem do góry? Nie, nie powinienem do góry. Spoko. Dobra, zostawię sobie to. Bo widzę, że bardzo się polubili z tymi ziomeczkami, którzy mają tarczę. Ło! Fuck! Ale to było dobrze zrobione. Bo to jest naturalny instynkt, no nie? Wciskasz unik, jak widzisz przeciwnika. Ale jako, że miałem wychylony grzybek do przodu, bo szedłem, no to zrobiłem unik do przodu w taki sposób. I w tym momencie wychodzi mi typ stąd od razu, kiedy ja jestem przygotowany, żeby się odwrócić i strzelić w tego. Mega dobre. Mega dobre. Bo nie zabiło mnie, bo to nie był taki tani sposób, żeby mnie zabić. Ale jednocześnie bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie. Wprowadzanie ostatniej sekwencji. Rozpoczynanie pełnej kombinacji i gromadzenia. Obiekty testowe są bronią. Bronią są obiekty testowe. Obiekty testowe są ludźmi. Ludzie oznaczają ludzkość. Ludzkość oznacza zwycięstwo. Unicestwimy matkę sferę. Unicestwimy matkę sferę. Za ludzkość, za życie. Od dominacji maszyn do wolności wywalczonej krwią. Nie mam pojęcia, jak to brzmi w mikrofonie. Starałem się trochę obniżyć... Jak czytam, to staram się trochę obniżyć głos. Ale nie wiem, nie mam pojęcia, jak to brzmi. Musiałbym sobie nagranie odsłuchać. A nie mam teraz na to przestrzeni. Ale jeśli jest strasznie, no to... W najgorszym razie sobie... Odpuszczę już od następnego streama. Trudno. Nie mam skanowania, nie wiem, czy zejście tam w ogóle coś by mi dało, bo mogę tam zejść. To jest jedna z moich opcji. To jest druga z moich opcji. Ale nie wiem, ani jedna, ani druga. O! Widzę tam, widzicie to? No gdzie?
A Eve chciała automatycznie lecieć w miejsce, do którego była przeznaczona, żeby polecieć. Nie, myślałem, że będą te nowe. Goddammit. Bardzo bym chciał, żeby tych nowych więcej było. Co prawda nie potrzebuję tego robić, ale... W sensie, bo tych skrzynek nie muszę otwierać na dobrą sprawę. One nie dają mi niczego szczególnego. No, puść się. Okej, okay. Rozumiem już po co to było. To była opcja, gdybym jednak nie dał rady skoczyć na linę. No cóż, warto było sprawdzić. Ała. Dziabnij sobie z butli Eve. Nice. Bidi z tym! Minus wejście z powrotem, rozumiem. Yes. Mam tak wszystkiego dużo. Nawet nie mogę tego podnosić. Whoa, we made it! Nice, co? You literally just made your way through it. Way to go, Eve. Jesteśmy z ciebie dumni. Take a second to regroup. Yep, trzeba sobie odkupić amunicję. Wszystko mam? Nice. A to sobie usiądź w takim razie. Możesz siedzieć szybciej? Yeah, siódmy bukłak. Ej, ile ja mam tego bukłaka? Ile można mieć maksymalnie bukłaka? Dzisiaj popijamy soczek pomarańczowy. Nie jestem taki, na co mnie najdzie. Nope! Dobra, idziemy to zabić. Eve, jesteś gotowa? Wspaniałe są te bossy. Ten jest trochę inny, ale... Serio? Precyzyjne strzelanie jest konieczne. Wow! Walczyłem, to prawda, ale tamten chyba nie był taki wredny. Nice. Dobre obrażenia. Dobra, to jednak najlepiej działa, słuchajcie.
Nie. Nie dam rady tego odpalić nawet. No i łatwo. Ten ziomeczek jest easy. You did it. Yep. I did it. I totally did. Nice. My to zrobiliśmy, co nie? Nie ma czegoś do sprawdzenia wcześniej? No raczej nie ma. Zobaczmy. Dowiemy się może czegoś nowego, bo tutaj pewnie będzie znowu... Wspomnienie. I also found a legacy. Yes. It's almost like it was planted here for us to see. I'm getting more and more curious. Let's investigate. Let's check it out. No ja też, totalnie. Jestem tak wkręcony w znajdywanie kolejnych tych rzeczy. Szok. Day 78 after the second dive. 8th record. Legacy account Raven. I have discovered an important record of human history. Dawaj, no co znalazłeś? The war ignited by Mother Sphere broke out, and as previously recorded, humanity was defeated. Tak, przez androidy. Czy te coś tam. Andro Eidos, właśnie. Andro Eidos declared themselves the new human race. Mhm. This new human race. With Mother Sphere at its heart, mm-hmm. made tremendous progress and advanced humanity. Oparte o sztuczną inteligencję, pamiętam. The real humans, they evacuated to an underground facility. Tak. Some led by Raphael Marx waited here at this facility for an opportunity to strike back. During this time, the surviving humans evolved in order to gain the strength to face the androids. Ale co zrobili? Genetic engineering and rapid evolution. Czyli that have lost everything. Everything but brute strength and survival instinct. That's what they've become. Monsters. The monsters that we're fighting are the natives. Pierwotni ludzie, którzy ewoluowali siebie, żeby zyskać zdolność przetrwania. Natibas. They were humans. Prawdziwymi, znaczy biologicznymi. Those we've killed so far. They were all humans. Genetycznie zmodyfikowani i zniekształceni, nie posiadający niczego poza instynktem, ale tak. No trochę tracąc w ten sposób człowieczeństwo, nie? This facility was definitely made for Natibas. Tak. No, już to w pierwszym przypuszczałem, że tam produkowali Natiba. Chociaż też gadałem głupoty, to mogę wkleić. Natibas were human. We, the ones fighting against humans, must be. Andro Eidos. Are we Andro Eidos? Czemu to dla nich jest zaskakujące? Created by Mother Sphere. We're humans. Humans with complete bodies, ano... perfectly in harmony with machinery and living tissue. Natibas, on the other hand, are incomplete because they are made only of living tissue. They can't adapt to different environments and they can't even survive in space. Okej, okay. Rozumiem. Oni mają poczucie, że są ludźmi od samego początku, więc jest to dla nich mega... Why did Mother Sphere hide this truth from us? I need to think. Yes. I don't think we can reach a conclusion about this on our own. I really wow. do think we should talk to Orkel about all this. No nie wiem. On weźmie nas za wroga, przecież on jest totalnie... w środku całego tego ruchu broniącego ludzkości w Zionie i okaże się tym złym, jeśli ruszymy złe puzelki. W sensie, no...
Ja wychodzę z założenia, że ten Orkal to jest generalnie najfajniejszy typo, no. Wszystko w porządku, Eve? Dobrze się trzymasz? Dowiedziałeś się czegoś strasznego. Zaraz postaram się to podsumować, żeby sam sobie to poukładać w głowie. Bo miałem ten problem w Nier Automacie, że nie nadążałem za niektórymi wątkami, więc tu postaram się zrobić to tak, żeby nadążać. Dobra, Orka, co masz do powiedzenia? You're here. Excellent work. Hey, Eve. I'll take care of the hypercell. Orkal. I see you have something you'd like to ask me. Totalnie tak. O tak. Perhaps you came across the library at Lavoir. We would like to know the truth. Yes. It is a long, long story. We are certainly human, but this was not the case not too long ago. Jak jeszcze byli ludzie. It is true that those who came before were responsible for the creation of Mother Sphere. The ones now referred to as the last surviving humans. They created us, the Androidos, through Mother Sphere, and for a time czyli ty mi to podsumujesz. In a kind of symbiosis with them. Then we're androids. Ja od początku tak mówiłem, w ogóle nie wiem. Created. Then why did Mother Sphere? Oops. The reason is unknown. Zepsułem sobie plot twist. However, at some point, Mother Sphere made a decision. Humanity's survival depended on a reorganization of the species. Czyli zrobiła to, co zawsze robi AI, nie? And the eventual extinction of the surviving humans. That can't be. The few who escaped destruction were scattered to the winds, but some managed to flee and find shelter in the ruins in Lavoir. It was originally a facility for the purpose of genetically evolving mankind. Żeby pójść genetycznie zamiast surviving humans were very short. That facility was the birthplace of what we have come to call Nativas. The records in the legacy are all true. All this time we have been waging war on our own ancestors. Now my personal link has extended to a fairly wide area. The next Alpha Nativa cannot be found here on Earth. Pod wodą czy na księżycu? What do you plan to do? That still doesn't change the fact that Nativas are our enemies. No szczerze mówiąc, to zgadzam się z nią. This far, we have no choice but to reach the nest through the master core. Give me the coordinates of the Alpha Nativa. As you wish. When you return, I will tell you the rest of the story. Or perhaps it would be better to hear it straight from the elder's mouth. Dobra, czyli żeby zrobić szybkie podsumowanie. Ludzie, tacy jak my, stworzyli AI. AI nazwane Matką Sferą, które miało pomóc w uratowaniu ludzkości i planety, no bo jednak ona była eksploatowana i dużo się działo. O, fuck. Myślałem, że... You are leaving them? Mhm. I'd like to check that area for more information. Understood. The next destination is the orbit elevator. I'm picking up Alpha Nativa signals at the very end of it. At the end of the orbit elevator? You mean in space? Yeah, we're going to space! Yes, in space. I'll find it. I love it. Orbit elevator 4 was operating fine until recently. But getting there won't be easy. Nativas have been surrounding it for a long time.
I guess I'll have to come up with an infiltration plan based on the map data. My będziemy po prostu wparować ich wszystkich zabić. Ja chcę, ja potrafię. Zrobić misje poboczne w sensie. Dobra, siądźmy na krześle. Czyli podsumowując. Ludzie tacy jak my stworzyli AI, które nazwali Matką Sferą, które miało pomóc w ratowaniu planety, no bo jednak tak jak teraz eksploatujemy ją i generalnie to idzie słabo, warunki się zmieniają, no nie? Więc ludzie coraz trudniej mieli przeżyć na własnej planecie. To doprowadziło do tego, że Matka Sfera pomogła im stworzyć Androidos, czyli jakieś połączenie człowieka i robota, androidy, czy jakby tam tego nie nazwać, które łączą ludzką tkankę z elektroniką, która jest w całości połączona do wspólnego mózgu, wspólnej pamięci, jaką jest właśnie Matka Sfera. Tylko, że w pewnym momencie Matka Sfera doszła do wniosku, że obecność ludzi, tych pierwotnych, tych biologicznych, jej się nie kalkuluje do tego, żeby ta planeta przetrwała, bo Androidos mają dużo większą szansę na to, żeby osiągnąć wieczne przetrwanie. Podczas gdy zwykli ludzie są nieprzystosowani do trudnych warunków i tylko, że tak powiem, marnują tlen. Więc Matka Sfera stwierdziła, że swoich Androidos wyśle na zabicie, do zabicia ludzi. To się nazywało tą pierwszą wielką wojną. Ta pierwsza wielka wojna zakończyła się tym, że większość ludzi wymarła i schowała się w tych specjalnych placówkach, które się nazywały Levois. Avi Levois, czy jakoś tak, to po francusku. W których nie przeżyliby zbyt długo, jako że warunki się cały czas zmieniały, oni nie mają, jak to Oracle powiedział, Orkał, zbyt długiego życia. Więc wykorzystali te placówki, żeby spróbować się rozwinąć genetycznie w organizmy bardziej zdolne do przetrwania, ale dalej w całości biologiczne, co stety albo niestety, nie wiem czy to było specjalne czy nie, bo tego nie wyłapałem, że zmienili się w stworzenia, które fakt potrafią dużo bardziej przetrwać i są w stanie stawić opór Androidos i Matce Sferze, natomiast straciły całkowicie swoją taką ludzką naturę, czyli zdolność do abstrakcyjnego myślenia i został im tylko instynkt przetrwania i zdolność do walki.